Wczoraj Wisła Kraków przegrała swoją szansę, kolejną od 15 lat, aby polski klub był w elitarnej Lidze Mistrzów. Niestety okazało się, że i cypryjski Apollon jest zespołem i taktycznie, i technicznie lepszym od Mistrzów Polski. Co zrobić, żeby polska piłka wreszcie była na poziomie europejskim? Mamy wielu graczy. Wczoraj w zespole Wisły okazało się, że gra tylko dwóch Polaków. W zespole cypryjskim tylko dwóch Cypryjczyków. Taka dzisiaj jest filozofia futbolu europejskiego. Ale gdzie praca z polską młodzieżą? Gdzie praca z naszymi juniorami? Dlaczego ciągle przegrywamy eliminacje do Mistrzostw Europy do lat 18, 19, 23? Same stadiony, które wybudowaliśmy, nie tworzą jeszcze piłki. Pamiętam czasy, kiedy jeszcze byłem młodym chłopcem, kiedy obserwowałem poczynania zespołu Górskiego. Kazimierza Dejny, Włodzimierza Lubeńskiego, Grzegorza Latę, Andrzeja Szermacha. Nie mieli wspaniałych stadionów. Nie mieli wspaniałych apanarzy i wysokich diet. Mieli talent i wielką pracowitość, serce. I pracę ich trenerów i działaczy, którzy niejednokrotnie społecznie poświęcali się piłce. Czas to przywrócić. Musimy pomyśleć nie tylko jak sekretarz generalny Kręcina wylatuje z Wrocławia, czy też nie wylatuje do Warszawy, tylko pomyśleć o budowie polskiej piłki od samych podstaw, od tych popularnych rolników.